Witam serdecznie, ja jestem Arkadiusz. Wracamy do Hearthstone'a. Dziś pojedynkować się będziemy deckiem szamana. Szamana upartego na przemianach, przekształceniach, zwał jak zwał. Jak przedstawia się ten deck? Dwukrotnie błyskawica, przekształcenie, drog tunelarz, widmowe pazury, dwukrotnie wszystko na dół. Realnie. Tchalnos jednokrotnie, portal Mols. Malstromu, dwukrotnie totemiczny golem, burza z piorunami, dziki duch, totem przypływu mocy many, dwukrotnie, zły urok, dwukrotnie, mistrz ewolucji, jednokrotnie, dobel gangster, dwukrotnie, lazurowy smokowiec, istota z otchłani i nerubiański prorok, dwukrotnie. Oczywiście będę starał się tutaj ogarnąć temat, jak tylko będzie możliwość. I tak jak wspomniałem na samym początku, deck oparty głównie na przemianach, przekształceniach. Mamy tam kilka kombosów, które będziemy mogli użyć w trakcie rozgrywki. Jeżeli oczywiście opatrzność pozwoli i tury pozwolą przede wszystkim. Na wstępie Malfurion! Co my tutaj ciekawego otrzymaliśmy? Dziki duch, niech zostanie. Rzucimy sobie smokowca i żabę na razie przynajmniej. Przekształcenie już jest. No właśnie, to jest najlepsze kombo z możliwych tego deku, że tak powiem, kwintesencja, czyli doppelgangster i przekształcenie. Ci zawodnicy kosztują 5 kryształów. Przyzywają się, że tak to określę, dwóch następnych. Czyli zagrywamy jedną kartę, otrzymujemy 3 i za pomocą tej karty przekształcamy ich w losowych stronników kosztujących 1 więcej. To kombo potrafi zmiażdżyć psychę przeciwnika. Jeżeli się oczywiście uda. A często bywa tak. Z tego co tutaj stwierdzam, grając troszeczkę sobie już, że to się po prostu nie udaje. Tak bywa. Zmiennokształtność. Mamy drogę tunelarza. Bardzo ładnie. Drog tunelarz potrafi się też czasami zbufować, a jednak staje się głównym celem przeciwników i dosyć szybko ginie. Jeszcze jakby miał tego życia tam ze 30, tak jak my, to by może trochę pograł. A tak, to on najczęściej po prostu odpada w przeciągu 2 tur. On tutaj trzyma prawdopodobnie jak zamaszysty cios. Teraz oczywiście poleci sobie, kurczę, na kogoś ten zamaszysty cios. Tak, trzeba pomału przygotowywać się z tymi kryształami. O! Czyli jakiś nietypowy deck. Neutralizacja, dawno nie widziałem. Paworki tylko tutaj. Ok. Co byśmy chcieli? Dobierzemy sobie totemik. I oczywiście atakujemy. I to by była tura teraz właśnie 6, czyli ta, której powinniśmy zagrać naszych doppelgangsterów razem z przemianą. Nasycenie, ciach. Co się wydarzyło? Dobrał sobie 2 kryształy, ok. Przemiana, bardzo proszę. Jeszcze. Efekty uboczne? Nie bój nic. Nasza magiczka. Czy jego magiczka, nie nasza. Dobra, dobierzmy sobie jedną kartę. I w następnej turze oczywiście wystosujemy stosowne combo. Gdyż to już najwyższy czas. Coraz rzadziej tą kartę się widuje. Przynajmniej kurczę tak z mojej obserwacji. Kolita plus obrońca. To już w ogóle kombos. Spektakularne. No, nie wątpię, nie wątpię. To było naprawdę niezłe. Zszokowało mój umysł. Wajny chłopak. Widzisz? Dobierz sobie kartę. I
teraz uważaj, spektakularnie. Powiedz jeszcze raz to. Zwycięstwo albo śmierć! No i w tym momencie najczęściej przeciwnicy po prostu... Nikt nie pobije! Odpuszczają. Ale nie, tu licytator. Gwałtowny wzrost. Czyli to jest jakiś jeszcze druid na licytatorach. Takiego czegoś jeszcze w sumie nie widziałem, właściwie dość dawno. Nefrytowy idol rzucił sobie ich 6. Niewątpliwie warto byłoby tutaj teraz tego klienta zniszczyć. Czy jest sens tego używać? Niekoniecznie. Zajmę się tym. Tak przedstawia się deck szamana na przemianach. W momencie, kiedy mamy tylko możliwość dobrania do odpowiedniej tury, przeciwnik po prostu tylko może patrzeć, jak jego życie, że tak powiem, spada w dół. Kolejna partyjeczka. Tutaj ładnie się ułożyło. Widać, on też czekał do samego końca. Prawdopodobnie właśnie chciało nas tutaj przytłoczyć tym, kurczę, licytatorem z Gadży Tronów. Jednak nie poszło. Kolejny raz Malfurion! No i dobra, totemiczny trok tunelarz i żabę sobie odrzucimy. Zobaczmy, czy uda się trogowi przeżyć jedną turę. Jeżeli się uda, to w drugiej turze oczywiście lecimy z totemicznym golemem. Ale nam się trafiło. Aż 2 trogi tunelarze na początku. To całkiem spoko opcja. Byśmy teraz zagrali drugiego, to by było ok. Bardzo proszę, kurczę, ładnie się to wszystko układa. Idźmy za jeden. Mamy tutaj tego gościa, który się z każdą turą, że tak to określę, tanieje. No, jednak decyduje się użyć czegoś, uwaga. Nefrytowy bąk. No to skoro ten nefrytowy bąk, no to my sobie pykniemy. Taki bonus. Na co zdecyduje się teraz Tomor? No nie, tej karty za dużo nie mamy. Oczywiście polecimy teraz w totemik prawdopodobnie. Ewentualnie coś może za 3 się jeszcze pojawi. Czyli oczywiście nie jest to żadna nowość. Jest to po prostu druid na nefrycie. Druid na nefrycie. Dobra, 4. To już widzę chyba za maszysty cios. No dobrze, 2 karty naprzeciwko moim 4. Burza z błyskawicami. Niekoniecznie bym to chciał widzieć. Będziemy go teraz ostro tyrać. Tylko niestety nasze combo by się przydało. Właśnie teraz powinni dojść gangsterzy w tej turze. Co robi? Dobiera karty, ok. No i to by było chyba na tyle, nic więcej nie poszaleje. Nie ma gangsterów, niedobrze. Musimy zwiększyć naszą szansę na gangsterów. Pociągając teraz kartę. Zły urok. Prawie gangsterzy. Taka zdziwiona trochę ta żaba, kurczę. To patrzy, ty. To ty? Serio? Sorry, poleciałem. Nikt nie pobije moich cen. Proszę, tutaj widzę, chyba pojawiły się jakieś nowe deki na tych licytatorach całych. Na ramię to, kurczę, zaleje jakąś fazą. Dziki szał. Demoluje mojego, kurczę, nerubianina. No niestety, kurczę. Nie to koniecznie, co bym chciał. Let's go!
jednak może jest niezły z tymi licytorami. Kurczę, wiadomo o co chodzi. Tylko że on jest strasznie wolny, ale spodziewam się, że za chwilę koleś mnie tutaj zasypie jakimś gradem pocisków znikąd i będzie finał imprezy. Jeżeli to jest, no, chyba Tomur, to raczej on. Za maszysty, rozumiem. I co, jeszcze będzie zmiennokształtność. Ciekaw jestem, czy będzie w stanie dotrzeć do tego pojedynczego totemu przywołu... Ach, dobra, nie było pytania. A, no i teraz masz bonus, chłopczyku miętowy. Walimy, chłopak. Widzisz, odwiedzisz, straciłeś wszystkie swoje karty AOE, przynajmniej tak myślę, z tymi zamaszystymi ciosami. Tutaj mamy na stole ile już? 16, czyli generalnie musisz się zacząć zastanawiać, co i jak. Bo jak nie? Oczywiście neutralizacja. Tak, to jest ten sam deck, na który widzieliśmy poprzednio, w poprzedniej grze. Tak się trafiło. Mamy proroka, okej. Czyli ten deck musi być jakiś OP, skoro tyle osób nim gra. Będę musiał to przetestować, jeżeli uda mi się odnaleźć wytyczne. Chociaż tu warto zauważyć, nie mam tych nefrytowych idoli tak naprawdę. Gdzieś mnie wcięło. Ale dlaczego kurczę tutaj? 5 i 3. Czy ma jakieś coś zbufowane? Co robi ta postać tak naprawdę? Obaj gracze otrzymują obrażenia od zaklęć. Kurczę, trzeba gościa się pozbyć tak naprawdę. Bo jest cienki. 4, 5. Dobrze, zróbmy sobie tak. Troszeczkę niekoniecznie chciałem tą postać widzieć na swoim stole. Jeszcze jakby tylko mnie dawała, to bardzo spoko, ale tutaj oboje gracze dostają. To nie jest fajne. Okej. Czy to jest prawdopodobnie jakiś deck też, żeby mnie przewinąć? Kurczę, można tak założyć. No i dobra, co dalej? My się jednak tutaj przewinąć specjalnie nie damy. Aj, niestety, kurczę, przemiana poszła, że tak powiem, z dymem. Ale jednak będziemy tutaj mocno naciskać tak naprawdę na tego gościa. Ciekaw jestem, czy on coś trzyma na 10. turę. Był ten licytator. Jeden. Spodziewam się jeszcze jednego, gdyż nie gra pojedynczych kart w talii. Gwałtowny wzrost. Dobiera sobie kartę. Ciach. No i zobaczmy, co mu doszło. On też pewnie na to czeka. Aha. Mamy jedną żabę w razie czego. No i akurat 14 mamy na stole, także kurczę, w sumie jest po grze. To jedno. Tak, jeszcze może sobie kurczę zagrać to jedno, ale to już raczej nic mu nie da. Udało się. Drugi raz zagraliśmy z gościem, który miał taki sam deck. Jak poprzedni gość, nasz przeciwnik naturalnie. Na razie spróbujmy zagrać sobie ranking. Jak widać, ten deck się sprawuje całkiem nieźle. Aczkolwiek nie pokazał wszystkich swoich walorów. No bo trudno było na tym samym decku grać. Że tak powiem, i pokazać coś innego. W każdym danym razie jesteśmy do przodu dwa mecze. Zobaczmy, jak się to ułoży teraz na rankingu. Margul! Dobra, mamy Guldana. Guldan!
Kurczę, widzę, że poresetowały się statystyki. Tak, dzisiaj, kurczę, jest pierwszy miesiąca. Widmowe pazury, niech będzie, to temiczny golem, niech będzie. Dobrze. Wystartujemy z takim zestawem. Mamy przekształcenie na dzień dobry, więc odpada połowa stresu. Teraz tylko kompletować tych gangsterów. Tak, pamiętam wprowadzenie tej planszy, kurczę, z pojawieniem się oczywiście kogo? Katuna. Katun to jednak był gość. No już teraz coraz mniej osób na nim gra. Aczkolwiek starzeją się jeszcze ciekawe deki. Chociaż teraz cały ten gadżetron przejął tutaj władzę. Nefryty i inne bestie. Dobra. Oczywiście tradycyjnie początkowo sobie pojedziemy w widmowy pazur. Ciekaw jestem, na czym ten Gul'dan jest oparty. Ostatnio Gul'dany są oparte głównie na agro. Tak, kurczę, stwierdzam, płykałem troszeczkę czasu. Każdy Gul'dan potrafił mnie zasypać toną spamu z tych swoich jednostek. Jest problem, żeby to ogarnąć. No ale decyduje się na co? Decyduje się na monetę. Okej. Moneta i dobieranie karty. No można, ja nie mówię nie. Tutaj wahałem się pomiędzy tym totemicznym golemem, ale jeszcze za wcześnie jest, żeby go grać. Szkoda troszeczkę blokować sobie kryształy tak wczesną porą. To na dobieranie kart, niech będzie. Oczywiście spodziewam się czego? Spodziewam się tu za chwilę zagrania piekielnego ognia. Wszystkie moje jednostki zostaną pochłonięte. Ale możemy je spróbować przemienić w coś innego i liczyć, że będą miały więcej niż 3 punkty zdrowia. Okej, mamy gangsterkę. Gangsterka się przyda. W następnej turze nie możemy zagrać nic z przeciążeniem specjalnie. I w następnej turze gramy combo. Mamy ku temu sposobność oczywiście. Mamy tutaj przekształcenie. Plus oczywiście dopel gangsterów. Aha, on tutaj zdecydował zagrać. Powinno nam dojść albo prowokacja, albo magia, tak? Chodzi magia. Nie wiem, czy ten jego deck się czasami nie za wolno rozwija, ale teraz jeżeli zagra sobie to ogniste uderzenie, znaczy w sensie wiadomo o co chodzi, to co zadaje 3 wszystkim na stole, chyba że Reno, ale Reno dopiero w 6 turze. Co on będzie robił? Aha. No można też w ten sposób zagrać. Kurczę, no można, ja nie mówię nie. Ależ nam się ładnie ułożyło. Myślę, że on jest zdziwiony, ja zresztą również. Teraz może zagrać Reno? Może. To jest chyba deck jakiś na pojedynczych kartach oparty, tak czuję. W sumie za wiele tych kart nie zagrał. No i uwaga. Będziemy bogaci! Ładnie tak, jak myślałem. Niech ci będzie Reno. Ja jednak cię mocno pociśniemy. No i co teraz? Tak, to też może być ciekawy deck w sumie. Trzeba by się rozejrzeć na nowych deckach Czarnoksiężnika, co ciekawego w mecie się zmieniło, chociaż nic się nie zmieniło. Chociaż nie, była jakaś aktualizacja. Kurczę, no tak. Coś tam grzybali. Zadaj 5 punktów wszystkim. Kolejna zmiennokształtność przyda się. Pazury jeszcze jedne. Teoretycznie moglibyśmy za 6 gościowi już wjechać. To by było 9. Troszeczkę mało.
Nawet jeżeli doszedłby totem magiczny, to by było 12, to też jest mało. W końcu godny uczę. Jakby to teraz rozegrać. Dobrze byłoby zagrać tego totemicznego golema drugiego. I oczekiwać oczywiście gangsterów po raz kolejny. Tak, to by nie było głupie. To z dingo! To jeszcze jakieś prowokacje uskutecznia. No niestety gangsterka nie doszła. Niestety zostało nam jeden życia na totemicznym golemie. To by było wtedy ile? To by było 6. To by było 12. Okej. Tutaj kurczę bazą jest ten Reno, żeby go chyba za wcześnie zagrać w tym deku, bo jak się go za wcześnie zagra... Kto wie, jakie tajemnice uda. To jest Livka. Efekty uboczne? Nie bój nic. Gangsterka? Niestety nie bardzo. No i niedobrze. Co tutaj ciekawego? Pani Mikstur. Też ciekawa postać. Przywróć 4 punkta zdrowia obu bohaterom. Czy my mieliśmy jakąś żabę w ogóle tutaj? Chyba niekoniecznie. Może teraz będzie. Bardzo ładnie. Prawie. Gdzie jest nasza gangsterka, bo oczekuję tutaj konkretnego finału tej rozgrywki. 12 kart. Prawda jest taka, że dopiero połowa talii za nami. On ma jeszcze całą gamę na ręku. A ja tutaj oczywiście z wielkim planem aż jedna karta. To mi się podoba. Dobierz jeszcze kartę, przecież mało masz. Ciekaw jestem, czy ma tutaj jeszcze coś, co będzie go leczyć. W tym deku. Ragnaros. Mistrz ewolucji. No świetnie. Czyżby ten Ragnaros nas tutaj styrał? Jeżeli nie dojdzie żaba, to będzie licho, bo przecież on będzie nas tutaj, kurczę, napierał swoimi ogniami. Zaraz go jeszcze może sklonuje, kurczę. Ostatnio też trafiłem do gościa, który miał trzy Ragnarosy. Jak to możliwe, się zastanawiałem, a jednak było to możliwe. Ale dobra karta doszła. Zabij się ze mną! Jeszcze lepsza. He, he, he. No dobra, co dalej? Zawsze jeden będzie... przepraszam, niewidoczny. Ciekaw jestem, czy ten niewidoczny jest widoczny dlatego. No i uwaga. No i niestety. Mógł sobie oczywiście tego pyknąć podwójnie. Tak, to mógł być ten podobny deck. Ciekawy deck. No niestety tutaj poległem. Ale tak bywa. W takim posiadanym razie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ja jestem oczywiście Arkadiusz. To był deck szamana oparty na przemianach, przetransformowaniach i tak dalej. Myślę, że można tym sobie spokojnie pograć. Jeżeli chcesz skomentować w jakiś sposób deck, zapraszam do komentowania. Liczę również na jakieś zmiany można by było wprowadzić, żeby się tu jakoś bronić. Ewentualnie coś pokombinować z tym.
I to tyle z mojej strony. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych dekach w Hearthstone. Na razie, cześć.